Wyobraźcie sobie świat, gdzie po pierwsze Batman jest najlepszy ze wszystkich superbohaterów i nie istnieje taki superbohater, który jest w stanie go pokonać, a jednocześnie istnieje multiversum Batmanów, które ma swoją odpowiedź w antymultiversum albo w mrocznym multiversum, czyli w jeszcze większej ilości wszechświatów, gdzie jest jeszcze większa ilość Batmanów, które są jednak trochę złymi Batmanami, zbrukanymi Batmanami, zepsutymi Batmanami, które nagle będą chciały się jakoś z tym Batmanem zmierzyć, ponieważ ten Batman postanowił poszukać kamieni, które są starsze niż wszechświat, a jednocześnie robią wszystko, mimo tego, że nie wiedzieliśmy o nich nic i mają super moc, mimo tego, że nas to tak naprawdę gówno obchodzi. Bardzo ładnie brzmi, bardzo logiczna historia, nieprawdaż? Otóż tak w skrócie prezentuje się Batman Metal. Co to jest i dlaczego momentami dobrze się na tym gównie bawiłem? Batman Metal to jest pomysł, który zrodził się w głowie Scotta Snydera, człowieka, który pisał całą serię Batmana w New 52, to co już dostaliśmy w Polsce zostało wydane, teraz pisał All-Star Batmana, ale on w Batmanie w New 52 wprowadził dużo dziwacznych rzeczy. Mieliśmy Trybunał Słów, mieliśmy tam Endgame'y, mieliśmy jakieś inne elementy, które się gdzieś tam pojawiały. Ten Batman różne rzeczy robił i on w tej serii wpadł na pomysł, żeby postarać się połączyć jak najwięcej rzeczy, które wcześniej gdzieś się pojawiły i zrobić właśnie to, co powiedziałem. Pomyśleć sobie, a co gdyby był zły Batman? Sam pomysł oczywiście wcale nie jest nowy, ale to, co miało być tutaj pozytywne, teoretycznie, to zabawa koncepcją, co by było, gdyby ten Batman, gdyby mu trochę odwaliło w jakichś tak różnych wszechświatach i w którą stronę by poszedł. Zatem dostaliśmy 10 kamieni, 10 różnych rodzajów metalu, metal 9, metal 10, metal jakiś tam i Batman naszego wszechświata oczywiście musiał zacząć poszukiwać tych wszystkich metali, ponieważ okazuje się, że one są ze sobą wszystkie połączone od właściwie zarania ludzkości, nawet może wcześniej od zarania wszechświata, one są w różnych miejscach świata, jedne były umieszczane w Gotham przez sowy, inne były umieszczane w ludziach, inne były jeszcze gdzieś i to wszystko Batman zaczął badać, bo tylko badając to byłby w stanie odkryć jakieś mroczne drzwi, które gdzieś mu się tam widzą, więc on nie powie o tym nikomu, nie zdradzi to z Lidze Sprawiedliwości, tylko on musi to zbadać sam. I tak bada, no i oczywiście okazuje się, że jest sobie mroczne multiversum, które powiedzmy jest pod naszym uniwersum, jest sobie w tym mrocznym multiversum jakiś dziwny twór, który chce zniszczyć nasze multiversum, przejąć je przez to mroczne. Oczywiście w tym mrocznym multiversum jest multiversów Batmanów i on zbiera jakąś ekipę, między innymi tego Batmana, który się śmieje i innych potworaków, których mamy w tych tomach i oni niejako przechodzą na ziemię, oczywiście przez Batmana, który szukając tych metali w jakiś sposób wszystko ze sobą powiązał. Jeżeli to dla was brzmi niewiarygodnie, nudno, irytująco, przewracająco oczami, no to macie jak najbardziej rację. Cała historia, cały pomysł jest, że tak użyję amerykańskiego powiedzonka, bad shit crazy. Tyle, że to jeszcze nie znaczy, że to jest gówniany tom, a właściwie trzy. Ponieważ to, że coś jest bad shit crazy, może być pomysłem na genialne, wielotomowe zabawy, na prześmianie konwencji i tak dalej. Problem w tym jest taki, że Scott Snyder nie jest typem, który lubi pisać Batmana w sposób prześmiewczy. On nawet gdy idzie w jakieś tam granice, no to wcześniej czy później, moim zdaniem, nawet najlepsze pomysły rozwala. Tak Trybunał Sów był dla mnie pomysłem fajnym, ale gdy z miasta okazało się, że sowy są na całym świecie i rządzą całym światem, no to dobry pomysł, który miał swoje granice, został po prostu rozpieprzony. Inny dobry pomysł z tym, że James Gordon zostanie Neo-Batmanem, został spieprzony, gdy tylko pojawił się złoczyńca Mr. Bloom, który był naprawdę wyrwany z najgłupszych możliwych komiksów. Zatem Snyder ma dobre pomysły i wydaje mi się, że tutaj w Batman Metal jest naprawdę sporo ciekawych pomysłów. Jednocześnie są i świetne pomysły, i niezwykle głupie pomysły. Ponieważ tradycyjnie Scott Snyder musi zniszczyć cały świat i musimy robić stawkę o życie wszystkich i musimy w to wplątać Ligę Sprawiedliwości,
i musimy Teen Titans wplątać i właściwie każdą najważniejszą postać, jaka tylko istnieje. Tym, co dla mnie jest tutaj jeszcze większym problemem, jest to, jak pisany jest ten nasz Batman. Ten dobry, dobry Batman. On jest takim badassem, takim superbohaterem, że Liga Sprawiedliwości zamiata mu buty, że potrafi zaplanować miliard rzeczy naraz, jednocześnie wiedząc o tym, kto każdy zrobi i to robi w ciągu jednego dnia, mimo tego, że te plany zajęłyby normalnemu człowiekowi 500 milionów lat, a i tak by się nie przygotował. Potrafi walczyć wręcz z każdym superzłoczyńcą, każdym superbohaterem, mimo tego, że nie ma siły Supermana, to i tak ma siłę Supermana, tylko że my o tego na przykład nie widzimy. Więc tutaj pojawia się taki bardzo prosty problem. Bo co jest ciekawego w bohaterze, który nieustannie wygrywa ze wszystkimi, wie wszystko, wszystko jest najlepiej, jak on to robi, jest najmądrzejszy, najsprytniejszy, bla, bla, bla. To jest ta sama rzecz, o której mówili ludzie piszący Supermana, że Superman to jest na tyle poważna i silna postać, że trzeba długo się nagłowić, jak zrobić mu jakiegoś złoczyńcę, którego nie będzie rozwalał, tak i koniec odcinka, koniec numeru. I tutaj, gdy przeciwnikami Batmana są inne Batmany, to jako rozrywka popcornowa, okej, okay, jako guilty pleasure, gdzie śmiejesz się z tego, jak bardzo do ekstremum sprowadzamy traktowanie Batmana jako Boga, super. Jeżeli chodzi o to, to drugi tom, gdzie przedstawia, w jaki sposób Batman w każdym różnym uniwersum został zły, zniszczył i tak dalej. Te wymówki, które są podane, pseudopsychologiczne uzasadnienia, żenujące, słabe i tak dalej. Pomysł, w jaki sposób on niszczy światy, śmieszny. Tyle, że jest powtórzony 6 razy praktycznie. Więc za pierwszym razem się śmiałem, za drugim razem wiedziałem, że będzie to samo, za trzecim było to samo i za czwartym, piątym, szóstym ja już się wynudziłem. Podobnie nudne robi się to, im więcej czytasz tego, jak to zły Batman, który jest też Batmanem, więc wszystko planuje przeciwko innemu Batmanowi, zaplanował wszystko, co tylko robią ludzie, więc gdy tylko superbohaterowie myślą, że przewidzieli złego Batmana, to zły Batman się śmieje, ponieważ on to zaplanował wcześniej. I to się tak ciągnie cały czas. Kolejny numer i Batman, który się śmieje. Haha, ja to tylko zaplanowałem, żeby wprowadzić coś jeszcze nowego. Kolejny numer. Haha, ja to zaplanowałem i teraz mamy inny rodzaj piekła. A teraz jeszcze inny rodzaj piekła, ponieważ jak wy z niego wyszliście, to ja zaplanowałem, że wy wyjdziecie, więc zaplanowałem inny rodzaj piekła, który będzie pieklił was. Jezu Chrystusie, Panie, to naprawdę jest tutaj z jednej strony taka pełna naprawdę konsekwencja i przekonanie, że pomysł, który mamy w tych trzech tomach, jest znakomity i my go cudownie budujemy. I jest takie przekonanie Snydera, że jestem niezwykle pomysłowym scenarzystą. I to mnie strasznie irytuje, bo jest to arogancja, której nie powinien mieć w tym momencie, ale to jest też arogancja tego, że mało kto call his bullshit, kiedy pisał dla New 52 i robił tą całą długą, głupią serię. Już Tom King, który robi tą wersję z tym dziwacznym ślubem Batmana z Catwoman, już on ma dużo więcej luzu i dużo więcej samego śmiania się z siebie, że no jednak nie jest najlepszym pisarzem, niż Scott Snyder. Więc jeżeli czytasz ten tom, to z jednej strony są momenty, w których się śmiałem, widząc jak bardzo przesadzone do ekstremum jest wszystko. Jak bardzo przesadzony jest każdy Batman, jak bardzo przesadzone są planowania i tak dalej. Super! Tyle, że to niesamowite dążenie do poważnego, mrocznego, jeszcze gorszego Batmana, który mimo wszystko jest zbrukany swoją krzywdą, ale wciąż wierzy w Supermana. I te wszystkie kolejne elementy podważały i naprawdę niszczyły coraz bardziej moją wiarę w jakąkolwiek frajdę z tego tomu. I dla mnie troszeczkę tutaj jest tak. Gdy weźmiesz którykolwiek z tych tomów, otworzysz sobie na którymkolwiek numerze i przeczytasz go sobie, to moim zdaniem będziesz się dobrze bawił, bo będziesz się śmiał z tego, jak bardzo popieprzony jest to świat. Powiesz, wow, crazy, ktoś tutaj się naprawdę nieźle nawciągał. Ale jeżeli przeczytasz 3 tomy, to będziesz trochę zmęczony. Będziesz zmęczony tym, że to, co ty pomyślałeś, ale to będzie jazda bez trzymanki, okazało się poważnym rozbudowywaniem mroku, który jest w każdym z nas i podważa naszą nadzieję. A gdy podważy naszą nadzieję i my mamy więcej nadziei, to znowu podważy naszą nadzieję i robi to tak do końca, ale w końcu tak czy siak słońce będzie i wszyscy wygramy. Nie. Kompletnie, ale naprawdę kompletnie pomijam to, jak wygląda całe to metal 10, 9, 8.
Nie ruszam tego. Dla mnie ten element jest jednym z najgłupszych w całej historii i to, że to jest wprowadzane do naszego main universe, do głównego świata DC i będzie wykorzystywane w jakiś sposób dla Batmana i dla innych przygód, to jest żenada najwyższego stopnia. Ale jeżeli miałbym podać jeden i tylko jeden powód, dla którego dla mnie Batman Metal jest porażką, mimo tego, że były tutaj dobre pomysły, sam Batman, który się śmieje i tak dalej, to były śmieszne rzeczy, które ja powiedziałem, kurczę, jest tu rozrywka, którą ja chcę łykać, ja się chcę tego napić jak dobrego piwka albo whisky wieczorem. Tym powodem jednym, dla którym to jest jednak bardzo, ale naprawdę bardzo niestrawne żarcie, że dostajemy niezwykle aroganckiego scenarzystę, który stworzył nam niezwykle nudnego superbohatera, który i tak poradzi sobie ze wszystkim, bo nawet jego największa wada jest jego zaletą. Zatem ty ani przez moment nie wierzysz, że w Batman Metal Batman przegra, a po drugie, gdy tylko dostajesz kolejne wyjaśnienia, jaki ten Batman jest zły, to tym bardziej to tylko cię utwierdza w tym, jaki on jest zajebisty. Ja mam dosyć Batmana, który nie radzi sobie z złodziejami, nie radzi sobie z Two-Face'em i tak dalej. On musi lać się mano a mano z Darkseidem. To nigdy nie był dobry Batman i im większych przeciwników mu dajemy, tym bardziej on nie pasuje do Ligi Sprawiedliwości, nigdzie nie pasuje. Bo skoro Batman potrafi wpierdolić Darkseidowi idąc mano a mano, to po cholerę mu Liga Sprawiedliwości. Batman powinien mieć mnóstwo wad, powinien mieć ograniczenia, a niestety Batman Metal pokazuje nam tylko jeszcze raz, że Batman ograniczeń nie ma, bo każde jego ograniczenie on i tak przekuje na swój plus i jest najlepszym motherfuckerem na świecie. Ja takiego Batmana nie chcę, ja takiego Batmana nie lubię, ja na takim przede wszystkim się męczę, nudzę i kolejny raz fajne pomysły, fajne projekty postaci, bo ja nawet mam chociażby tego Batmana, który ma pierścień Green Lanterna. Te wszystkie rzeczy spełzają na niczym, ponieważ sposób pisania jest tak bardzo pełen aroganckiej pewności siebie, że jestem tak dobrym, mądrym, dojrzałym pisarzem, a tak naprawdę daje nam słabą i nudną rozrywkę, która próbuje szokować, a przede wszystkim usypia. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli przypadł Wam do gustu, to zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Jeżeli macie jakieś inne zdanie na temat Batmetalu, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie ochotę, zapraszam na www.patronite.pl/brody z kosmosu, by zostać patronem. Możecie mnie wspierać, rzucając piąteczkę. Dołączacie do grupy, dostajecie ekskluzywne materiały, dostajecie specjalny dostęp do Q&A i tak dalej. Jest mnóstwo plusów dla nas. Zatem jeszcze raz www.patronite.pl/brody z kosmosu. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za dotrwanie aż do samego końca i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!